Dzień dobry. Dziś krótka historia figury, która bywa niezauważana, kiedy spacerujemy krakowskim przedmieściem. A jest to historia zarazy i bitwy pod Wiedniem, a przede wszystkim to symbol stałości, bowiem zmieniały się czasy, władze i okolica, a ona stoi tu w niezmienionej formie od wieków. Jak zawsze będzie mnóstwo wątków, od kasanowy, łacińskiej gramatyki, aż po problemy z naszą historią w XX wieku. Rozkład jazdy, bibliografia i link, z którego możesz mi. Postawić kawę znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Zapraszam na spacer. Naszą podróż zaczynamy jednak na wyspie czy wyspach Murano, tuż obok Wenecji. Miejsce niewątpliwie znane z niezwykłej jakości szkła, ale nie ono nas tu dziś sprowadza. Sprowadza nas Simone Giuseppe Bellotti, który przychodzi tu właśnie na świat. I jak wielu dzisiejszych mieszkańców Warszawy, taki on przybywa do stolicy za pracą, osiada tu, a następnie żeni się z Marianną Olewicką. Para dochowuje się syna i córki, a nasz Włoch staje się swojskim Józefem Szymonem Bellottim. Belotti szybko staje się znany. Pracuje m.in. przy Kościele Świętego Krzyża, czy ma udział w budowie i ozdabianiu Pałacu Krasińskich. Przy okazji widzicie teraz cudowne ilustracje dotyczące właśnie Pałacu Krasińskich z książki Aleksandra Krauschara z 1925 roku. W każdym razie, w dowód wdzięczności architekt Korybuta Wiśniewieckiego i Sobieskiego otrzymuje teren wśród stawów, stąd ulica stawki, które musiały mu pewnie przypominać. Rodzinne strony. Tu stawia pałac Murano, mniej więcej w miejscu dzisiejszego pomnika poległym i pomordowanym na wschodzie. Jak nie trudno zgadnąć od nazwy wysp i tego właśnie pałacu, bierze początek nazwa Muranów. Niestety w 1677 roku przychodzi na miasto Zaraza, a warto zwrócić uwagę, że to czas, tuż po spustoszeniu miasta przez Szwedów. Nie jest to pierwsza i nie ostatnia epidemia, która dotykała Warszawy. Dość powiedzieć, że w kolejnej epidemii, która wybuchnie na początku XVIII wieku, zginie trzy czwarte ludności tego miasta. W każdym razie, dopóki można było, to ludzie uciekali z Warszawy. Belotki nie miał gdzie uciec, więc zamknął się w domu, obiecując Matce Bożej, że wystawi jej figurę, jeśli ocali jego rodzinę i oczywiście jego samego. Zaraza mija w 1679 roku, ale Belotti nie kwapi się z postawieniem na swój koszt figury, aż nadarza się okazja, gdy Sobieski wraca zwycięski spod Wiednia. Belotti postanawia więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Król bowiem przyjmuje pomysł wystawienia figury wotywnej za zwycięstwo pod Wiedniem i przeznacza na to pewną sumę pieniędzy. Belotti dokłada do tego swoją intencję i tak powstaje figura, którą tu widzimy, i stąd też dwa rodzaje napisów wotywnych na tym postumencie. Figura zostaje postawiona w 1683 roku na tzw. Placu Bernardyńskim przy krakowskim przedmieściu. Potem zostaje przeniesiona, bo jak widzicie, była tu zabudowa, m.in. najmodniejszy dom publiczny czasów Stanisławowskich, o którym mówiłem w filmie o Elizeum. W każdym razie, na tym obrazie kanaletta widać, jak pięknie figura Matki Bożej koresponduje z kolumną Zygmunta i jak zamyka nam tę przestrzeń. Tu trzeba powiedzieć, że to drugi, właśnie po kolumnie Zygmunta, najstarszy pomnik Warszawy. Przedstawienie Maryi i Dzieciątka jest dynamiczne. Jezus wyciąga rączki do swojej matki i to zupełnie inny typ przedstawienia niż na przykład ikona jasnogórska, czyli tak zwana hodegetria, gdzie mamy podkreślenie przede wszystkim majestatu. Określenie pasawska wzięło się od miejscowości Passau, czyli Passawa, gdzie czczony jest wizerunek Maryi, będący kopią dzieła Łukasza Kranacha Starszego z Innsbrucku. W tym wypadku kopia przerosła oryginał popularnością, jeśli tak można powiedzieć, a na pewno pobożnością yy, i ten wizerunek otrzymał określenie Maria Hilf czyli Mario pomóż prawdopodobne więc że wojsko polskie spod Wiednia przywoziło tego typu wizerunki Warto też zwrócić uwagę na tablice z łacińskimi inskrypcjami yy, to znaczy dwie są po łacinie dwie po włosku tu czytamy dnia tego i tego król taki i taki papież i kolejny król Leopold Turcas Glorioze de levit Czyli Turków chwalebnie czy sławnie delewit. Jeśli komuś się kojarzy to z klawiszem delayed, to słusznie, bo to ten sam źródło Chodzi o skasowanie, zmiecenie, zniszczenie. Delewit to czas przeszły, dokonany, perfektum zmiótł tych Turków, ostatecznie, koniec, kropka, zresztą tu kropka przecież jest. Zwykły czas przeszły tu nie występuje, wtedy byłoby delebat, a tu jest przeszły, dokonany. Piękno i precyzja łaciny. Druga tablica wspomina burmistrza Warszawy, czyli Dawida Zappiego. Zwracam delikatnie uwagę, jakim byliśmy otwartym miastem, skoro Wenecjanin mógł być burmistrzem. Zresztą na tym polu mieliśmy prawdziwy multikulturalizm, zanim to stało się modne. Zappi też umieścił na kamienicy pod świętą Anną płaskorzeźbę świętego marka z lwem, czyli symbol Wenecji. Płaskorzeźba, którą tu widzicie, to oczywiście rzecz. Współczesna, ale związki Warszawy z Wenecją są o wiele głębsze i ciekawsze, ponieważ był tu na przykład Kasanowa. Na przełomie 1765 i 1766 roku bawił na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kasanowa był bankrutem, a król Stanisław lubił towarzystwo celebrytów, więc sytuacja wydawała się win-win. Niestety na scenę wszedł Franciszek Ksawery Branicki, oczywiście poszło o kobietę, był pojedynek, ostatecznie. Kasanowa stracił opiekę króla, ale skandal był zacny, bo odbił się echem w całej Europie, a Kasanowa opisał to w swoim pamiętniku. Z rzeczy bardziej pobożnych i świeckich nie jest przypadkiem, że na przykład fasada kościoła świętej Anny przypomina niektóre kościoły Wenecji, szczególnie mowa tu o kościele il Redentore. Nie jest też przypadkiem, że dzisiejsze muzeum etnograficzne przy Placu Małachowskiego przypomina pewną wenecką bibliotekę. Na koniec zwróćcie uwagę, że Bellotti napisał tu, że tę figurę postawił własnym sumptem, co jak wiemy nie do końca było prawdą, ale co w kamieniu wyryte, to zostaje na wieki. Dla mnie Matka Boża Pasawska to też symbol Warszawy, bo o ile o kolumnie Zygmunta wie każdy, to ten drugi najstarszy pomnik w Warszawie jest lekko zapomniany, a przecież ta rzeźba stoi tu od ponad 300 lat, gdy przestrzeń wokół niej, ta fizyczna i polityczna, zmieniała się. Maryja Pasawska była w pewnym momencie tak bardzo zapomniana, że porastała ją roślinność, a tuż obok postawiono przenośny szalet. Swoją drogą był tu też jeden z pierwszych podziemnych szaletów w Warszawie, ale to zupełnie inna historia. W każdym razie jeszcze za cara rzeźba doczekała się koron i restauracji na koszt generała Aleksandra Hauke, herbu bosak, cytując z wdzięczności za ocalenie roku pańskiego 1852, kiedy ciężka grasowała cholera. Koniec cytatu. Bo trzeba wiedzieć, że wtedy mieliśmy kolejną epidemię, która w samej tylko Warszawie w tym jednym roku zabiła prawie tysięcy osób. Po odzyskaniu niepodległości postanowiono uhonorować przywódców amerykańskich zaangażowanych w sprawę niepodległości i w pomoc humanitarną, szczególnie dla polskich dzieci, bo trzeba nam wiedzieć, że po 1918 roku mieliśmy ogromny problem z podstawową aprowizacją. Dwa cytaty z raportów amerykańskich inspektorów. Pierwszy cytuję, ludność na kresach wschodnich, dorośli i dzieci, żywiła się przeważnie korzeniami, trawą i korą. Koniec cytatu. I drugi Badania wykazują, że w miastach i ośrodkach przemysłowych robotnicy nie mogą zdobyć żywności dla swoich dzieci, że śmiertelność wśród dzieci jest tak wielka, iż poruszony tym stanem cały cywilizowany świat pragnie przyjść z czynną pomocą. Koniec cytatu. I pomoc była tak ogromna, że w maju 1920 roku ta pomoc docierała do miliona trzystu tysięcy polskich dzieci. Obrazowo pokazuje to ten rysunek na stacji kolejowej Warszawa Wiedeńska stoi ogromny wagon z pomocą dla Polski. W każdym razie mniej więcej wtedy plac na Żoli otrzymuje patronat prezydenta Wilsona, choć wiem, że prawdziwi Żoli Bożanie teraz się skręcają, bo powiedzieliby Wilsona. Pomnik Hausa trafia do Parku Skaryszewskiego, a Herbert Hoover dostaje skwer przy krakowskim przedmieściu. Tu zresztą widzicie Hoovera między Piłsudskim a Paderewskim. Nic też dziwnego, że stanął tu pomnik wdzięczności dla Stanów Zjednoczonych, cztery metry wysokości, dwie kobiety jako alegorie Polski i Ameryki, z dwójką dzieci na ramionach jako odniesienie do Pomocy najmłodszym. Tyle teorii, bo lud Warszawy dzieła Ksaweriego Dunikowskiego nie przyjął łaskawie. Zastanawiano się na przykład, dlaczego te kobiety żonglują dziećmi, i oczywiście ułożono wierszyk, cytuję: Z przodu cyce, z tyłu cyce, oto wdzięczność Ameryce. Koniec cytatu. Mam nadzieję, że YouTube mnie nie zbanuje. Pomnik był z marnej jakości piaskowca. Dla przypomnienia Matka Boża Passawska to też piaskowiec, tylko że lepszej jakości i pomnik zaczął się rozsypywać, więc go rozebrano w 1930 roku. Zostawiono tylko fontannę. Jest nawet zdjęcie Huwera z 1946 roku, który ogląda tę właśnie fontannę. Resztki rozebrano na początku lat 50. Po wojnie znalazły się tu jeszcze grup i tablica kilku poległych ze sztabu armii ludowej. I tu też ciekawa opowieść o tym, jak po 30 latach, tzw. wolnej Polski, nadal słabo sobie radzimy z naszą pamięcią historyczną. Chronologia jest taka, że Armia Ludowa, czyli komuniści, walczyła w powstaniu warszawskim. 26 sierpnia 1944 roku jej siedziba była na Freta 16. Niemcy bombardują budynek i ginie pięciu członków sztabu. Pochowani zostają najpierw na Freta, potem w sąsiedztwie Matki Bożej Passawskiej. Tu, w czasach PRL-u, odbywały się uroczystości, przynajmniej wtedy, kiedy Armia Ludowa była. Władzy wygodna. Na początku lat 2000 postanowiono usunąć to upamiętnienie, a szczątki przeniesiono na powązki wojskowe. I tu sprawa mogłaby się zakończyć, gdyby nie to, że ta tablica ze skweru Hoovera w jakiś sposób znalazła się na tyłach Muzeum Warszawy. Właściwie została tam ukryta, bo mało kto może tu dziś zajrzeć. A z drugiej strony na freta nadal wisi odnowiona tablica wspominająca bohaterskich bojowników. O wyzwolenie ludu. Na trotuarze przed Matką Bożą Pasawską jest jeszcze dyskretna pamiątka ostatniej restauracji figury, wraz ze wspomnieniem sponsora. I tu zawsze przypomina mi się, że jak świat długi i szeroki, to na wielu religijnych przedstawieniach, gdzieś u dołu sceny Patrzy na nas fundator, dziś byśmy powiedzieli sponsor, tak żebyśmy po wiekach nie zapomnieli, komu zawdzięczamy ten czy inny wizerunek. O ile jeszcze jak tu ci fundatorzy są wkomponowani w obraz, stanowiąc grupę modlitewną, to dobrze. Ale kilka kroków dalej od Matki Bożej Pasawskiej, w dawnym Kościele Karmelitów, jest taki niepozorny feretron z 1677 roku przedstawiający adorację imienia Jezus. Jest święty Dominik. Święta Katarzyna Sieneńska, i pozornie wszystko wydaje się w porządku, ale jeśli się dobrze przyjrzeć, to święci adorują imię Jezus, a za nimi ewidentnie nie na Jezusa patrzą Jan III Sobieski i Marysieńka. Nie wiem jak wy to widzicie, ale ile razy ja patrzę na ten wizerunek, to wydaje mi się, że szczególnie Marysieńka mówi coś takiego. Ej, ładny feretron, prawda? Pamiętaj komu go zawdzięczasz. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer niby tylko wokół jednej figury, a jednak jakoś także wokół wielu innych wątków Wam się podobał i już zapraszam Was na następny do następnej historii.